Ten materiał będzie długi i w całości został zrobiony na telefonie. Dziękuję za wsparcie każdemu z subskrybentów, a szczególnie osobom, które regularnie komentują moje posty czy filmy. To znowu ja i znowu będę się czepiać i grymasić. W końcu nazwa do czegoś zobowiązuje. Dodatek do drugiej części Gothica pod tytułem Noc Kruka jest jednym z najlepszych dodatków do gier wszechczasów. Dodaje sporo fajnej zawartości, jak na przykład wielu znanych z pierwszej części NPC-ów, nowe lokacje, bronie, zbroje, paski czy czary, oraz przebalansowuje podstawowego Gothica 2, przy tym zwiększając poziom trudności. W nowej lokacji zwanej Jarkendarem okazuje się, że były magnat imieniem Kruk zebrał ludzi, z którymi po upadku bariery uciekł z górniczej doliny. Wśród nich znajdował się nowicjusz Fortuno, dzięki któremu już niedługo później Kruk nawiązał kontakt z mrocznym bogiem śmierci i zniszczenia, Beliarem. Prawdopodobnie były nowicjusz podawał byłemu magnatowi różne wywary oraz zabrane z kolonii ziele, by ten mógł dostąpić wizji. W jednej z nich Kruk nabył wiedzę, która ukierunkowała jego dalsze ruchy. Zobaczył w niej lokalizację silnego artefaktu zwanego szponem Beliara. Mieszkańcy wyspy mieli nie lada szczęście, gdyż potężna broń była zamknięta w świątyni, do której były magnat nie potrafił się dostać. Szukał odpowiedzi, bezczeszcząc stare grobowce oraz pozostałości po cywilizacji budowniczych. W wyniku jego działań na całej wyspie pojawiły się trzęsienia ziemi, przez co magowie wody rozpoczęli badania. Oczywiście bezimienny bohater idzie jego śladem, by uniemożliwić mu sianie zła, by po raz kolejny uratować świat. Niedawno zadałem sobie jedno bardzo ważne pytanie, czy aby na pewno Kruk, magnat, którego znamy z pierwszej części, nadawał się do swojej roli? Kruk, którego poznajemy w Starym Obozie, nie wydawał się być kimś, kto w przyszłości będzie wysłannikiem Beliara. Można było powiedzieć o nim wiele, na przykład to, że prawie zawsze jak z nim kończyliśmy rozmowę, to nas krzyczał, żeby zejść mu z drogi. Był prawą ręką Gomeza, z czego możemy wywnioskować, że miał sporo krwi na swoich dłoniach, nim osiadł w zamkowym luksusie. To on prowadził nowe osoby na rozmowę z Gomezem, ale poza tym nie wiedzieliśmy o tej postaci za dużo. Nie mieliśmy opisanego tego, w jaki sposób Kruk zdobył takie zaufanie i szacunek u Gomeza, czy było to od czasu Wielkiego Buntu i już wtedy byli bliskimi towarzyszami, czy dopiero później Kruk stopniowo udowadniał swoją wartość. W starych plikach gry tzw. dataminerzy doszukali się kodu informującego, że Kruk w pierwszym zamyśle miał być cieniem. Dla mnie to zawsze był bardziej cinkciarz pokroju Dextera czy Diego niż morderca. W ten sposób wraz z twardą ręką Gomeza lepiej by się uzupełniali nawzajem. Na pewno siedząc ciągle w zamku natrafiał na mniej walczących sytuacji, utrzymujących go w dobrej kondycji. Raczej nie polował jak magnat, o którego historii dowiadujemy się od Miltena przy krypcie. Poza tym pojawia się problem i niemijający nigdy spekulacje związane z powrotem do Starego Obozu w 5 rozdziale. Teoretycznie powalamy tam wszystkich jak leci, a w praktyce pojawiają się oni w dodatku Noc Kruka. Wtedy ktoś mówi, że zabijanie ich jest opcjonalne i niekanoniczne, ale skoro tak, to czemu w dodatku do drugiej części nie spotykamy Gomeza? Ze względu na uwięzionego Kowala? Ale przecież tego Kowala nie ma w kontynuacji. I tak można gdybać. Niektórzy ludzie uważają, że Kruk zmarł, lecz został wskrzeszony przez samego Beliara i to dlatego NPC mówią, że były magnat się zmienił, a jego twarz pokrył cień. Zamiast głowić się nad niedopowiedzeniami, które spotkaliśmy w serii, lepszym rozwiązaniem byłoby zastanowienie się, czy w ogóle ktoś w kolonii byłby gotów objąć takie stanowisko. No bo kto, jeśli nie magnat? Pierwsi zamiennicy dla Kruka, którzy przychodzą mi na myśl, to przede wszystkim członkowie Bractwa. Ludzie z obozu na bagnie czcili demona, będąc przekonanymi, że to bóstwo. Nie licząc kilku NPC-ów, wszyscy zginęli po upadku bariery albo zamienili się w poszukiwaczy. Ale nie brakowało tam silnych imiennych strażników świątynnych, jak na przykład Gornatow, którzy już wcześniej odprawiali rytuały i miewali dziwne wizje. Większość z nich świetnie radziła sobie w walce, co mogło być kluczowe w doborze przyszłego narzędzia Boga Ciemności. Byli też oczywiście guru, o których dalszych losach nie wiemy zbyt wiele. Wśród ludzi i tak korzystających z magii Beliara oraz oddających cześć jego wysłannikowi łatwiej by było znaleźć kogoś, kto nada się do roli antagonisty dodatku do drugiej części. Motywy byłyby jaśniejsze i z racji tego, że sekciarze nieświadomie oddawali część pomiotowi Beliara, całość historii byłaby spójniejsza. W Starym Obozie było kilka osób, po których spodziewałbym się paktowania z diabłem. Przede wszystkim byłby to Gomez. Już za czasów istnienia kolonii przywódca Starego Obozu stracił najważniejsze co miał, w postaci cennej rudy, dzięki której mógł pertraktować z królem, no i w konsekwencji czego oszalał. Cała struktura, którą budował latami, swoją ciężką ręką runęła. Nie udało mu się na długo utrzymać alternatywnej opcji w postaci napadniętej wolnej kopalni. Jego znaczenie w kolonii zmieniło się w kilka dni. To mogłoby skłonić wołającego się o swoją pozycję lidera do tego, by paktować z Beliarem i oddać mu duszę w zamian za powrót do potęgi. Na pewno łatwiej byłoby mu przekonać ludzi, by za nim poszli, skoro już dla niego pracowali kilka lat, i w pewnym stopniu mu ufali. Jak wiemy, strażnicy nie mieli mu za złe wymordowania magów ognia, a nawet byli gotowi posunąć się do czegoś takiego, gdy tylko im nakazał.
Biorąc swych ludzi pod skrzydła, bez problemu wydostałby się z kolonii, a może nawet gdyby chciał, to zbudowałby nową siedzibę niedaleko Korinis, w której by rządził. Zakładając, że trafiłby przez wizję do nieodkrytej części wyspy, to prawdopodobnie szybko odbudowałby tam obóz na miarę tego starego. Gomez nie był sobą, był szalony, co na pewno nie umknęłoby większości ludzi uciekających spod bariery, ale znając jego sadystyczne podejście, wykorzystałby siłę, by zastraszyć kolonistów i by ci ruszyli razem z nim. Gomez byłby bardziej epickim wyborem niż Kruk, gdyż gracze już w pierwszej części odczuwali satysfakcję z zabijania tej świni. Gdyby okazało się, że powrócił, to dodatek byłby lepszy, bo gracze czuliby większą presję do pokonania go czym prędzej, wiedząc, że jest gotowy zabić każdego, nawet po latach współpracy, tylko dla własnego widzimisię. Jego charakter zawsze był przedstawiany jako gorszy niż Kruka. Dowódca starego obozu był potworem już przed paktem z diabłem. Teraz byłby jeszcze silniejszy. W starym obozie mamy oczywiście też kilku strażników jak Szakal czy Bladwin, którzy w zasadzie zawsze wydawali mi się źli na swój sposób, a już na pewno bardziej porywczy i mniej odpowiedzialni niż Kruk. Moim faworytem poza magnatami jak Arto czy Blizna, o których również nie wiemy zbyt wiele, byłby Torus, który jakimś cudem pojawia się w każdej kolejnej części. Motyw Torusa byłby o tyle dobry, że on bardzo wierzył w tradycyjne wartości, traktował strażników jak rodzinę, a służbę jak coś, za co był gotowy oddać życie. Był świetnym i trochę mam wrażenie takim niedocenionym bojownikiem. Upadek starego obozu, w którym trzymał za gębę strażników, na pewno zostawił na nim bliznę. Nawet widziałem kiedyś filmik pokazowy, w którym Kruk walczył przeciwko Torusowi i przegrał. Zakładając, że garstka ludzi ze starego obozu chciałaby się wydostać z kolonii po upadku bariery, a większość skopaczy nie mogła nawet dostać się do zamku, cieni nie mogli zawracać byle pierdołami głów magnatów, to pierwszą silną osobą, do której chcieliby się zwrócić i ewentualnie dołączyć, byłby właśnie Torus. Problem przy roszadach tego typu byłaby na pewno cierpiąca na brak epickości nazwa serii. Wyobraźcie sobie Noc Torusa albo Noc Gomeza. To na pewno rzutowałoby na odbiór całego dodatku. Już prędzej nazwano by go Powrotem X, gdzie X oznaczałby imię. W nowym obozie ciężko by mi było wskazać konkretne osoby, które mogłyby podjąć się współpracy z demonem. Lee nie był aż tak bardzo zaślepiony chęcią zemsty wobec króla. Szkodnicy oraz najemnicy wyruszyli z Laresem i z nim, gdzie większość z nich została po prostu jeszcze gorszymi bandytami po wyjściu z kolonii niż byli wcześniej. Najemnicy nie utracili swojej pozycji względem życia pod barierą, nie mieli za sobą myśli, że kiedyś coś znaczyli więcej, a teraz nie. Byłbym skłonny prędzej uwierzyć w to, że któryś z magów wody wyczytał coś ważnego na temat nekromancji w bibliotece. Stracił również cel, nad którym pracował, bo bezimienny wykradł moc z kopca magicznej rudy. To skłoniłoby go do rozpoczęcia badań na własną rękę w stylu Xardasa, czy do oddania duszy szatanowi w zamian za potęgę. Gdybym miał wybierać kogoś spośród magów wody, to wybrałbym któregoś z najmniej pozornych, jak powiedzmy Mixira, czyli młodego adepta, który mógłby podczas swoich pierwszych lat nauki zboczyć z kursu na ciemną stronę. Takie historie nieraz przewijały się w popkulturze. Wtedy byłoby to nie lada zaskoczeniem, że ktoś pozornie dobry i nieszkodliwy wybrał zupełnie inny kierunek i teraz trzeba go dojechać. Również ciekawym spojrzeniem na tę sytuację byłoby obsadzenie zupełnie nowej postaci stworzonej na potrzeby dodatku. Mógłby być to demon, który opętuje jakiegoś gościa i wykorzystuje jego ciało jako naczynie do szerzenia zła. Mogłaby być to randomowa dla nas osoba, co tylko wzbudzałoby naszą ciekawość. Kto to jest? Jakim cudem przedostał się do zakazanych ksiąg? Nie wiedzielibyśmy wiele o niej, poza tym, że ten osobnik nas szuka i że powiedzmy przy pomocy magii Beliara się jest spustoszenie, przez co obojący się go byli koloniści decydują się za nim iść. Kruk, mający poparcie u byłych członków starego obozu, mógłby być blisko niego, a spotkanie z nim przebiegałoby w sposób podobny do Bladwina. Myślę, że tajemniczość wynikająca z obsadzenia nowo powstałej postaci powodowałaby większą chęć penetrowania pozostałości po cywilizacji budowniczych. Ostatnim pomysłem, na który wpadłem, byłoby powstanie nowego, silnego potwora zamiast człowieka. Mógłby być to ktoś na miarę szkieleta maga z wieży mgieł albo wojownika cienia. Historia Gothica I pokazała nam, że nawet najohydniejsze wynaturzenie może przejąć kontrolę nad umysłami ludzi, jeśli tylko posiada odpowiednie umiejętności. Nie mówię, że od razu musiałby być to wielki potwór jak śniący, a bardziej bezduszne stworzenie nie czujące niczego, to też gotowe popełnić największe zbrodnie bez jakiegokolwiek zahamowania. Dajcie znać, co sądzicie o Kruku jako o głównym antagoniście dodatku, czy wam odpowiadał w tej roli, czy nie. Liczę na dyskusję w komentarzach pod filmem, więc do zobaczenia.